Systemy komputerowe, część druga. Moduł piąty. Programy zabezpieczające pracę systemu komputerowego. Windows Defender to bezpłatny program firmy Microsoft służący do ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym, spyware, ale także z innymi niepożądanymi komponentami, rootkity, keyloggery i tym podobne. Oprócz skanowania na żądanie, program oferuje ochronę przed niechcianymi zmianami w czasie rzeczywistym. Przeznaczony do tego i działający w tle agent zawiera m.in. moduł monitorujący zmiany w zakresie programów uruchamianych automatycznie przy starcie systemu, ustawień systemowych, usług i sterowników przeglądarki, Internet Explorer i tym podobne. Niebezpieczne komponenty wykrywane są na podstawie automatycznie pobieranych sygnatur. Dzięki funkcji Software Explorer możemy sprawdzić i ewentualnie zablokować wybrane programy procesy, uruchamiane są przy starcie systemu, uruchamiane w danym momencie czy korzystające z połączenia internetowego. Zone Alarm to bezpłatny program typu Firewall. Po jego zainstalowaniu możemy być pewni, że nasz komputer jest chroniony przed szkodliwymi wirusami, które mogą dostawać się tam z internetu. Niewidoczny cel się nie liczy. Program ten działa na zasadzie blokowania wszystkich portów komputerowych, dzięki czemu obecność nasza w sieci nie jest widoczna. Nikt nas nie widzi, wobec tego nikt nie atakuje. Nawet jeśli będzie próbował, to Zone Alarm udaremni takie próby. Program łatwo się instaluje. Łatwe, jasne i zrozumiałe są też komunikaty pojawiające się w programie. Wkrótce po uruchomieniu aplikacji przekonujemy się, czy z komputerem jest wszystko w porządku. Wersja programu, o której mówimy, jest bezpłatna, a zatem można używać jej jedynie na komputerach przeznaczonych do domowego użytku. Zalety. Ochrona systemu. Umożliwiają całej sieci korzystanie z jednego wspólnego adresu IP. Dają możliwość na podłączenie do internetu systemom z protokołami innych niż TCP/IP. Pozwalają monitorować połączenia WAN i ruch w sieci. Przy intensywnej pracy z www proxy cache server pozwala zoptymalizować obciążenie na łączu WAN, a co za tym idzie, przyspieszyć pracę wielu osobom. Zamiast wynajmować drogie międzymiastowe lub międzynarodowe linie dzierżawione, możemy używać VPN i tańszych linii z dostępem do najbliższych węzłów sieci publicznej. Wady. Ograniczają dostęp do sieci z internetu, wymagają częstych uaktualnień, gdyż nowe typy klientów sieciowych i serwerów przybywają prawie codziennie, uniemożliwiają bądź utrudniają zdalne zarządzanie siecią, mało wydajne serwery pośredniczące zmniejszają wydajność sieci. Innym programem, który jest wart zainteresowania, posiada ważne funkcje zabezpieczające nasz system informacyjny, to NOT32. Jest to bardzo dobry program antywirusowy, który zabezpiecza nasz komputer. W najnowszej odsłonie programu mamy do czynienia z innowacyjnym systemem oceny reputacji plików w chmurze. System ten nosi nazwę ESET, Live Grid, i pozwala znacząco skrócić czas niezbędny do przeskanowania całego systemu w poszukiwaniu wirusów. Bardzo przydatną nowością, szczególnie dla osób, które często intensywnie korzystają z portalu społecznościowego Facebook, jest dodatkowe narzędzie ESET Social Media Scanner. Moduł ten instaluje się jako odrębną aplikację na profilu serwisu społecznościowego Facebook, zaś głównym zadaniem jest wykrywanie linków do szkodliwych lokalizacji, które coraz częściej pojawiają się we wpisach. Jak widzisz, wszystko ma swoje plusy i minusy, jednak zapewniam Cię, że nieznaczne ubytki na prędkości internetu czy komputera są niczym w przypadku efektywnej infekcji i całkowitej utraty danych.